Update Quality of Life do podstawowej wersji gry, jak i wszystkich DLC jest już dostępny, a w nim oswajanie i jazda na Bifalo oraz wszystko z tym związane, możliwość spotkania Evecusa, możliwość wytworzenia płotków i bram, Bundle Wrap i Wax Paper, blueprint na Bundle Grappa wypada z Queen Woment oraz ma 4% szans na wypadnięcie z jakiejkolwiek innej pszczoły, małe znaki i pióro do pisania po nich, możliwość podnoszenia przedmiotu podczas trzymania przedmiotu pod kursorem, możliwość resetowania pułapek klawiszem akcji bez ich podnoszenia. Tym wszystkim możemy cieszyć się już w każdym DLC, a co zostało zmienione w Hamlecie? Przekolorowano wiele rzeczy, dodatek zmienił się wizualnie. Szansa na drop złota ze stone slabów? Na świecie generuje się więcej biomu wodnego. Czego możemy spodziewać się w przyszłości? Nowych umiejętności dla postaci takich jak Wilba i Warbucks, by były bardziej grywalne w pozostałych DLC. Wstępna data aktualizacji postaci to 7 lutego, jednak weźmy poprawkę, że Clay ma lekki problem z datami. Nie wszystko, o czym spekulowaliśmy, zostało dodane, więc napiszcie na dole, co jeszcze powinno być przeniesione z Don't Start Together do singla. Trzymajcie się i cześć!